dlaczego otwarta dzisiaj pracownia jest tak istotna z punktu widzenia szkolenia pracowników kompanii węglowej? Pracownicy na dotychczas de facto mogli się szkolić tylko i wyłącznie przy urządzeniach, które są zabudowane w ruchu. W tej chwili w kopalniach niestety brak jest takich możliwości, żeby się uczyć na urządzeniach, które bezpośrednio pracują. Kwestia koordynacji prac, kwestia powiedzmy koncentracji wydobycia tych urządzeń jest mniej. Poza tym nauka na urządzeniu zabudowanym na dole jest bardzo ciężka. Pracownicy, którzy zdobywają kwalifikacje, nie mogą chodzić wszyscy powiedzmy do ścian, do przodków, wchodzą także do innych robót ubocznych, do zwykłych takich prostych prac, jak na przykład transport kabla jakiegoś, kabla przewodu, transport wyłączniku, bo to się wszystko powiedzmy ręcznie odbywa na tych kolejkach. A ci pracownicy też chcą zdobywać te kwalifikacje do 1 kV czy powyżej 1 kV. I tego typu właśnie warsztaty, tak jak tutaj mamy na kopalni redutowej, umożliwiają tym pracownikom zdobywanie tych kwalifikacji. Uczenie się tylko poprzez książki, czytanie skryptów jakichś elektrycznych, to nie ma takiej możliwości, żeby się wykształcić danego pracownika jako elektryka. Ten elektryk musi de facto dotknąć tych urządzeń, umieć sprawdzić te blokady, umieć sprawdzić w ogóle w jaki sposób one działają. Na schematach może sprawdzać jakie są w ogóle budowy kabli i tak dalej. To są podstawowe rzeczy, które każdy elektryk musi zobaczyć i tutaj akurat jest to możliwe. No i naprawdę się uczy. Tak, i oczywiście. Z doświadczenia jestem akurat przewodniczący jakiejś takiej komisji tutaj u nas w rejonie, gdzie robimy egzaminy na elektromontery właśnie do 1 kV czy powyżej 1 kV. No i były niestety w tych kursach bardzo dużo osób niestety nie zdawało tych kursów, bo się uczyli teoretycznie. Nie mieli możliwości na kopalni sprawdzić tych wyłączników, zobaczyć z czego są zbudowane, dotknąć pewnych zabezpieczeń i tak dalej. Tu akurat w tym warsztacie już można to zaobserwować, można to zrobić samemu, można dotknąć tego samego. No i zdawalność, powiem szczerze, w tej chwili na tych kursach już jest coraz to większa, ponieważ praktycznie umieją się zapoznać z tym. Czasami na egzaminie, jak czegoś nie dowiedzą, posyłamy ich, sprawdź sobie, zobacz, jak ta blokada wygląda, przyjdzie, nagle odśniewająco odpowiada, więc jest ta możliwość na bieżąco tutaj korygowania tych pewnych odpowiedzi.